spania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.10.2 model, który się nazywa More Player Models i daje nam możliwość ulepszenia, upiększenia swojej postaci w Minecraft. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i More Player Models pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tu jest pokazane, co wszelkie informacje możecie sobie przeczytać na temat moda. No a nas oczywiście interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj na zakładkę Files. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.10.2. I oczywiście znajdujemy, no i mamy tutaj plik do pobrania, klikamy na strzałeczkę w dół i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować, no i do zainstalowania tego moda oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 905, a jeżeli macie wersję non-premium i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge'a z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2099 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2099, klikamy play i czekamy, aż się nam wszystko tutaj pouruchamia. Aż się pojawi tutaj za moment strona z logo Mojanga i obrazowo będzie pokazywane, że instalują się pliki, które mieliśmy w folderze moc. O, tutaj logo Mojanga jest i tutaj właśnie się instalują te wszystkie pliki. Także musimy poczekać, aż te czerwone paski nam się wszystkie tutaj zaloadują i znikną i wtedy pojawi się strona startowa gry. Także musimy się uzbroić w cierpliwość, bo to wszystko zawsze trochę trwa. Także jeszcze troszkę. O, 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 i już mamy stronę startową gry. Wchodzimy w moc. I tutaj mamy More Player Models, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Ok, mamy nasz świat, nam się tutaj ładuje jeszcze wszystko. Jak widzicie, jest informacja, że jest More Player Models zainstalowany. Zatem wchodzimy w E jak ekwipunek. I tutaj mamy taki dodatkowy slot, czy jak to tam nazwać, zakładkę, gdzie mamy tutaj właśnie nasz model. Może zdejmijmy sobie to wszystko, co tutaj mamy. Ok. No i nasz model
mamy tutaj default, klikamy edytuj i tutaj możemy sobie do naszego modelu dodać beard, to są co, brodę, krótką, długą, jeszcze dłuższą, albo w ogóle nie. No ja bym sobie tutaj dała spódniczkę, ok, możemy mieć taką spódniczkę w kolorze, ach, dajmy sobie niebieski. Mamy niebieską spódniczkę, tutaj jak wejdziemy w options, to możemy sobie zmienić głos, zamiast mieć głos Steve'a, możemy mieć human female, czyli kobiecy, albo męski, ale człowieczy, a nie jakiś tam, ale nie goblinowy na przykład. Także zrobimy sobie human female, czyli żeński głos. Ok, tutaj sobie to zamykamy i mamy naszą postać. Możemy ją ubrać z powrotem. Trochę butki nie pasują, ale dobra, to teraz nie będziemy zmieniać butków. No i tak teraz wyglądam. Mam spódniczkę, hopsia, hopsia. Jak widzicie, mod działa, to ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa.